Przy ulicy Trauguta powstają 64 mieszkania komunalne. Będą z nich piękne widoki. Budowa to koszt 28 milionów złotych. Budynki będą ogrzewane pompami ciepła i za pomocą geotermii. Będzie 68 miejsc parkingowych. Jest realizowana ważna, nie tak znów częsta na budowach część realizacyjna projektu w postaci wierceń geotermalnych. Budynek będzie ogrzewany pompami niepowietrznymi, tylko pompami geotermalnymi. Takich odwiertów ma być docelowo 20, każdy o głębokości 150 metrów. No i możemy zobaczyć, jak to wygląda, jak to się realizuje. Stąd zaproszenie akurat w tym momencie. Drugi powód jest taki, że zamykany jest w zasadzie stan surowy. Wysokość tego budynku już specjalnie nie ulegnie zmianie. To jest tyle, ile ma być, plus jeszcze dach, który na tym ogniomurze, nazwijmy to tak, jeszcze będzie położony, więc to już jest mniej więcej ta wysokość, jaka docelowo będzie. 64 mieszkania, największa budowa, jaką realizuje MZB w ogóle do tej pory, czyli w sumie miasto, jednorazowa. No i 64 mieszkania, które docelowo miały być na początku, czy też nie, w pierwszym kwartale przyszłego roku, a wygląda na to, że będą trochę wcześniej. To zależy oczywiście od postępu prac. Także za chwilę zostaniemy zaproszeni na zwiedzanie tej budowy i zachęcam do obejrzenia. No i trzymamy kciuki, żeby wszystko szło tak jak do tej pory dobrze.